Przeżywamy dzisiaj święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, mszy świętej przewodniczy, ksiądz biskup Edward Kawa. Bardzo serdecznie witam wszystkich na tym nabożeństwie ku czci Matki Bożej, na tej Eucharystii. Aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki Królowej. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Obok krzyża Jezusa stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego milował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami. Taką niewiastę widział w Apokalipsie święty Jan Ewangelista. Tę wizję pięknie opisał, a dziś pani konsul pięknie nam ją odczytała. I my spoglądamy w tym krótkim fragmencie Apokalipsy dziś też na niewiastę, obleczoną w słońce, w Chrystusa. Niewiastę, która staje w naszej obronie. Niewiastę, która jest symbolem zwycięstwa i pokonania czego i kogo. Tego, który stanął naprzeciw niewiasty, który swym ogonem trzecią część gwiazd strącił z nieba i rzucił na ziemię. Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.